25 października generatorzy nauki gen w jaśle dla wszystkich matek będących w ciąży, dla tych, które mogą już poszczycić się noworodkiem oraz dla przyszłych rodziców odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem Bezpieczny maluch. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób. Jak podkreślali organizatorzy warsztatów Bezpieczny maluch, we współpracy ze szkołami rodzenia i placówkami medycznymi propagujemy bezpieczne rodzicielstwo i pokazujemy, jak zachować zdrowy rozsądek oraz spokój przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie, samopoczucie i bezpieczeństwo przyszłych mam oraz dzieci. Z mojego własnego doświadczenia najistotniejszym z punktu widzenia rozwoju waszego dziecka i rzeczy, które można jako rodzic, mam trójkę dzieci, nie? W związku z tym też piszemy się na każdym dziecku, a każde dziecko jest nieco inne, to taki psychofizyczny rozwój dziecka od 0 do 3 roku życia. W takim dziecku najwięcej rzeczy się dzieje i ignorując pewne kwestie, to możemy się odnaleźć jako rodzice z ręką w nocniku, bo pewne rzeczy na jakimś tam etapie rozwoju, na przykład koło 2 roku życia, się o tym da się odkręcić. Tak? I taką rzeczą jest na przykład autyzm wczesnodziecięcy, który rozpoznany od 2 roku życia daje tą perspektywę popracowania z dzieckiem tak, żeby mogło funkcjonować bardzo wysoko. Tu już pani Małgosia powiedziała, że chyba najgorszym miejscem, w jakim można sobie zdobywać wiedzę odnośnie opieki czy wychowania dzieci, to jest internet. Od razu wam mówię, że materiały umieszczane tam w tej chwili coraz bardziej tracą na wiarygodności, dlatego że łatwo jest je wyprodukować w dowolny sposób, natomiast wartościowych materiałów już będzie dużo gorzej. Więc jeśli chodzi o absolutny minimum do tego, żeby wiedzieć cokolwiek, w jakikolwiek sposób zareagować, nie być, jakby to powiedzieć, nieświadomym uczestnikiem procesu poznawczego swojego dziecka, to warto jest w takim razie pewne rzeczy sobie przyswoić. Ciąża to jest taki wagonik, który się wsiadło. Ona jest nie do zatrzymania. Ona prędzej czy później w ten czy inny sposób znajdzie rozwiązanie. I tak naprawdę wy macie bardzo niewielki wpływ na to, jak ona przebiega. Bo realnie rzecz biorąc, na wizycie prenatalnej, tak, na wizycie u lekarza, dostajecie wszystkie informacje. Musi pani jeść to, tak, proszę tutaj suplementować to, żelazo spada. Nie możecie się zastosować, albo się nie możecie zastosować, znaczy albo nie chcecie się zastosować, ale raczej się stosujecie do tego, co lekarz mówi. Tak? Ale tego nie da się zatrzymać. Tak? Gdzieś jest termin wyznaczony, do niego dążymy i potem przychodzi akt narodzin dziecka. I w tym też warto było się w jakiś sposób odnaleźć. Nie? Zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, które poprowadzili zarówno koordynatorzy kampanii, jak również Małgorzata Buba, laureatka 9. edycji konkursu Położna na medal, certyfikowany doradca laktacyjny, specjalistka pielęgniarstwa ginekologicznego, położna rodzinna. Spotykamy się dzisiaj na warsztatach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny maluch. Kampania ta dedykowana jest rodzicom małych dzieci oraz kobietom w ciąży i ich partnerom. Małe dzieci bardzo często się dławią, krztuszą, rodziców to niepokoi, nie wiedzą czasami, jak pomóc małemu dziecku. Po to dzisiaj właśnie są te warsztaty. Zainteresowanie kampanią było bardzo duże. Zgłosiło się do nas i uczestniczyło prawie 90 osób, czyli rodziców, kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. Także uważam, że jest ogromna potrzeba edukacji rodziców w tym kierunku, ponieważ bardzo często korzystają z internetu, gdzieś z książek, a jednak takie bezpośrednie spotkanie, gdzie mogą przećwiczyć, mieć w rękach lalkę i nauczyć się pierwszej pomocy, jest bezcenne i bardzo ważne. Więc taką rzeczą, którą powinniście przeczytać oboje, absolutnie, to jest psychofizyczny rozwój dziecka na pewno w zakresie 0 do 12 miesięcy. Czyli coś, co wam uzmysłowi, w którym miesiącu życia dziecka, dziecko od dziecka może oczekiwać tego, że dziecko zacznie się obracać na boczek samodzielnie. Tak? W którym miesiącu życia ja mogę oczekiwać jako rodzic, że dziecko zacznie samodzielnie siadać, a w którym na przykład mogą się pojawić pierwsze słowa. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyście zapoznali się z tym przed narodzinami dziecka, bo jeśli się przed tymi narodzinami z takimi rzeczami nie zapoznacie, to potem wszystko będzie
tak na dobrą sprawę, takim odkrywaniem w walce codziennej. Wszystko nas będzie zaskakiwało. Nie będziecie wiedzieli, tak, w którym miesiącu życia dziecka wzrost waszego dziecka jest w stanie zobaczyć na dłużej niż 2 metry. Tak? Czyli wszystkie rzeczy, które wykonywaliście wcześniej, nie miały najmniejszego sensu. Tak? Dobrze jest wiedzieć, kiedy układ nerwowy waszego dziecka rozwinie się na tyle i zdolności poznawcze na tyle się rozwiną, że dziecko będzie w stanie skoncentrować się na dłużej niż na przykład 5 minut na jakieś zagadnienie albo czynności, po to, żeby odpowiedzieć na jego jakieś kwestie poznawcze. Tutaj w Generatorze spotykamy się na warsztatach Bezpieczny Maluch po raz drugi i zainteresowanie jest coraz większe. Tak więc myślę, że z każdym rokiem będzie coraz więcej kobiet, coraz więcej rodziców chętnych na takie warsztaty i chcących w nich uczestniczyć. Warsztaty kampanii Bezpieczny Maluch to nieodpłatne zajęcia teoretyczne i praktyczne, integrujące oboje rodziców przed narodzinami dziecka i rodziców dzieci do 12 miesiąca życia. Celem warsztatów jest nauka postępowania w sytuacjach nagłych u dzieci wraz z ćwiczeniami, budowanie postaw właściwych zachowań podczas podróży z dzieckiem oraz kobiety w ciąży. Program warsztatów obejmował także tematy okołoporodowe. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów i ratowników medycznych, będących również rodzicami. O tym, co warto wiedzieć o anatomii rozwoju małego dziecka w pierwszych miesiącach i latach jego życia. Jak znajomość tych zagadnień jest ważna w kontekście opieki i w konieczności udzielania pierwszej pomocy najmłodszym. Jak przebiega pierwsza pomoc w stanach nagłych u niemowląt. Czym jest bezdech? Jak usunąć ciała obce z dróg oddechowych? Jak pomóc dziecku podczas utraty przytomności? Jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową? Kiedy, jak skutecznie wezwać pomoc? A jak postępować przy oparzeniach, zranieniach lub upadku? Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku podczas podróży? To warto wiedzieć o karmieniu dziecka od strony fizjologicznej i zależnościach między mamą a maluszkiem. Do kogo zwracać się o poradę i wsparcie? O tym wszystkim dowiedzieli się uczestnicy spotkania podczas warsztatów Bezpieczny Maluch, ale również sami mieli okazję poćwiczyć na lalkach, udzielanie pierwszej pomocy niemowlęciu, jak również bezpieczny sposób jego trzymania i podnoszenia. Na zaproszenie pani Małgorzaty Buby i miasta Jasło znaleźliśmy się tutaj w Generatorze Nauki GEN, aby przeprowadzić warsztaty Bezpieczny Maluch. Na tych warsztatach omawialiśmy kwestie bezpieczeństwa i zdrowego rozwoju dzieci. Te warsztaty prowadzimy od 2012 roku. Kampania jest ogólnopolska i na tych warsztatach głównymi tematami jest pierwsza pomoc i bezpieczne przewożenie dzieci w samochodzie. Te warsztaty są też skierowane przede wszystkim dla przyszłych tatusiów, którzy czasami często są nieświadomi, co ich czeka po porodzie u swojej partnerki. Ważne, aby właśnie przyszli tatusiowie wiedzieli, czego mogą się spodziewać i w jaki sposób mają wspierać swoją żonę, aby po porodzie było jej łatwiej wychowywać maluszka. Warsztaty mają formę praktyczną. Mamy do dyspozycji uczestników 100 lalek do ćwiczeń, więc jeśli chodzi o pierwszą pomoc, ćwiczymy sobie tutaj razem udzielanie pierwszej pomocy, na przykład w zadławieniu, ale też omawiamy kwestię urazów u dzieci i niemowląt, ponieważ jest to również najczęstsza przyczyna zatrzymań krążenia u dzieci i niemowląt. W ramach kampanii Bezpieczny Maluch przeszkoliliśmy już ponad 170 tysięcy rodziców. Rodzice bardzo często zadają nam pytania, głównie z zakresu właśnie pierwszej pomocy. Czasami też zdarzają się rodzice, którzy czekają na kolejne dziecko i dlatego, że doświadczyli przy pierwszym dziecku różnych tam niebezpiecznych sytuacji, w których musieli udzielać pierwszej pomocy, to często sobie tą wiedzę właśnie weryfikują i weryfikują sobie również to, co wtedy zrobili, kiedy doszło do tego zdarzenia i wiedzą teraz, jak prawidłowo postępować, jeśli doszłoby do takiej sytuacji przy kolejnym dziecku.
Staramy się, aby nasze warsztaty były czysto merytoryczne. Mówimy o bardzo ważnych sprawach i staramy się też rozwiewać wszystkie wątpliwości, czy też jakieś tam mity, które krążą w internecie, a którymi przyszli rodzice się często niestety sugerują. W trakcie warsztatów z krótką prezentacją wystąpiła również Małgorzata Stefanik, dyrektor miejskiego żłobka w Jaśle, która zachęcała przyszłych rodziców do zapisania swoich pociech do nowo otwartej miejskiej placówki. Nasz żłobek mieści się w bardzo atrakcyjnym miejscu, położonym wśród zieleni, z daleka od ulic, tych naszych jasielskich głównych ulic. Oprócz tego możemy pochwalić się, tak jak tutaj widzimy, bardzo dużym, bardzo nowoczesnym placem zabaw. Dla rodziców jest wygodny, duży parking, na którym mogą zaparkować, przyprowadzić dzieci do żłobka i spokojnie ruszyć w podróż do pracy. W budynku mamy dostosowane 4 sale. Łącznie możemy przyjąć około 80 maluchów do żłobka. Jak wiadomo, Państwo widzicie, można teraz skorzystać z tego programu Aktywni w żłobku, czyli można się starać o zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany lub ma znajomych, którzy byliby zainteresowani w tej chwili żłobkiem, to serdecznie zapraszamy. Rekrutacja trwa tak naprawdę cały rok. Można składać wnioski. Wnioski do rekrutacji można pobrać ze strony żłobka miejskiego. Wchodzimy www.jaslojłobek.pl. Tam są do Państwa przygotowany jest regulamin rekrutacji i wszystkie wnioski wraz z załącznikami.